Cześć, cześć, cześć. Przed Wami recenzja książeczki Nieposkromione pożądanie, czyli romans biurowy. Pozycję mam od wydawnictwa Spark, autorstwo pani Magdaleny Jachnik z premierą 17 listopada 2022 rok. I na początku mam dla Was cytat. Patrzę na swojego faceta i zastanawiam się, jak ja z nim wytrzymuję. Jesteśmy razem już 10 lat, a on nawet jeszcze mi się nie oświadczył. Dziś obchodzimy kolejną rocznicę, o której jak zwykle zapomniał. Dla niego ważniejsze są urodziny jego mamy. Ostatnio tkwimy w pełnym zawieszeniu. Coraz częściej się kłócimy, ale przecież po każdej burzy wychodzi słońce. Słuchajcie, naprawdę wspaniała książeczka. Mimo iż wydana może troszeczkę mniejszym drukiem i ciaśniej osadzonym, to jednak sprawia, że naprawdę bardzo dobrze i dość tak wyraziście się ją czyta. Ja bardzo tutaj współczułam na początku głównej bohaterce, którą życie coraz bardziej zawodziło. Nawet chwile, kiedy jakby tak, no niby ją cieszyły, ale jakoś tak nie sprawiały, że z jej podejścia znikał taki, wiecie, melancholijny ton. Wydaje się być zrezygnowana, jakby całkiem w kwestii własnego szczęścia się poddała. My czytamy te sceny z perspektywy różnych postaci, więc dogłębnie znamy ich myśli i słowa, które no nie zawsze ze sobą współgrają. No i co z tego, że w pracy jej się wiedzie, skoro w miłości totalnie kuleje. No i ta kwestia w tej historii podobała mi się tutaj najbardziej. Wiecie, atmosfera bardzo się tutaj zmieniła, kiedy do gry wkroczył on. Wielki pan i władca, którego uczucia ktoś sparaliżował na tyle, że w ogóle ich nie okazuje. Korzysta z życia, kiedy się da, gdzie się da i w sumie nawet na kim się da. Traktuje je jak jednorazowe lale, które mają spełnić swoją rolę, a później najlepiej, żeby w sumie od razu zniknęły. No i interesując się osobą Rachel, proponuje jej układ. Dalej dzieje się podobnie jak w innych książkach z układami. Aby się z niego wyplątać, no musi poznać jego sekret. Ciekawi Was, jaki będzie w tym finał? Słuchajcie, oczywiście książka dla osób bardzo, bardzo pełnoletnich, gdyż no, oprócz scen zbliżeń zawiera również dużo wulgaryzmów. Niekiedy bywa jak na ringu, gdzie każdy chce zaznaczyć tutaj swoją wyższość. Rachel została tutaj wynajęta, więc w sumie no, musi być mu posłuszna. Tą sytuację opatrznie rozumieją koledzy Nikolasa, gdzie jeden z nich próbuje się do niej dobrać. No ale czy waszym zdaniem do czegoś tutaj dojdzie? Słuchajcie, z pewnością osoby, które lubią ostre sceny każdego rodzaju, będą z tej książeczki zadowolone. Autorka ma naprawdę piękny styl i powiem Wam, że gdyby napisała obyczajówkę, oj, podbiłaby tu wiele, wiele serc. Tu jak widzicie jest romans, czyli jest ostro, jest wszędzie ostro, na każdym momencie, na każdej stronie i na każdym przedmiocie i z każdą osobą. Także no, mamy książkę, w której się dzieje. Oj, bardzo dużo się dzieje. Mamy też trochę no, tych wulgaryzmów, w których no, poutykane są tam, gdzie trzeba, ale ogólnie ma taki lekko melancholijny właśnie styl, taki, że gdzieś widzimy tą nutkę dobroci, jakiegoś takiego ciepła i naprawdę ja ją tak widzę w obyczajówce, że ja bym tą książkę wpatrywała się totalnie jak w obrazek, gdzie zatrzymałabym ją sobie do końca życia i tylko patrzyła i myślała, Boże, jak ja bym chciała tak pisać. Naprawdę. Także zobaczymy, może autorce się uda napisać inną książkę, chociaż widać, że dobrze czuje się w tym klimacie. Bardzo dobrze zna bardzo wszystko. Jakieś tam te szczegóły, szczególiki, te całe opisiki, gdzie no, wie, jak tą nutkę poprowadzić, żeby było bardzo ciekawie, bardzo niespotykanie. Ale ja bym naprawdę chciała, żeby napisała obyczajówkę. To by było dopiero piękna literatura. Okej, ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia. Hej, hej!